Cześć. W poprzednim odcinku napisaliśmy sobie prostą gierkę, w której kot, przesuwając się po dole ekranu, będzie próbował łapać pizzę. Dlaczego próbował? Dlatego, że jeszcze nie łapie, jeszcze ich nie zjada. Pizze spadające z góry. Jeżeli ktoś nie oglądał pierwszej części, zapraszam. Tam jest wszystko wyjaśnione, jak napisać taką część. Problem, który się w tej chwili pojawia, to jest to, że kot po pierwsze w żaden sposób tej pizzy nie zjada, a po drugie spadająca pizza zalega na dole ekranu. Zajmę się teraz tymi dwoma problemami. Problem numer jeden, żeby pizza nie zalegała na dole ekranu. Otóż wchodzę do naszej pizzy, no i tu się nasza pizza przesuwa, spadanie jest napisane w sposób bardzo prościutki, trzy linijki odpowiadają za spadanie pizzy. Następna część to jeżeli pizza dotyka krawędzi świata, to ma zostać usunięta. Tak? No, więc jak to zapisać? Jeżeli, czyli if is, no właśnie, jeżeli nie pamiętamy, można nacisnąć Ctrl spacja, wtedy pojawia się zestaw możliwości, które się zaczynają od tego, co już zacząłem wpisywać, czyli is touching, jeżeli is touching, no i co dotyka? A nie, właśnie, my nie chcemy is touching, tylko is at edge. Tak, wybiegłem troszeczkę myślą, bo is touching będzie potrzebne wtedy, kiedy kocik będzie dotykał pizzę. Natomiast tu, jeżeli pizza jest na krawędzi, czyli is at edge, no więc jeżeli pizza jest na krawędzi, no to co? Muszę ją usunąć. Ale pizza sama siebie nie może usunąć. Ona musi wysłać informację, prośbę o usuwanie do świata, na którym ona istnieje i ten świat ją usunie. Czyli tutaj będzie więcej rzeczy do napisania. No, można to oczywiście zapisać w jednej linijce, ale ja to rozbiję na kilka, żeby pokazać mechanizm działania. Czyli po pierwsze muszę stworzyć my, przepraszam, world, świat, równy, i teraz nie new, bo nie chcę tworzyć nowego świata. Świat równy, get, world, ciach. Metoda get world jest metodą pizzy, czyli pizza pobiera świat, na którym się znajduje i przekazuje ją do ten przekazuje wskaźnik na ten świat, można tak powiedzieć, czy jakieś tam dowiązanie do tego świata. No więc teraz mogę powiedzieć świecie remove object. No i jaki object? This. Tak? Nie mówię specyficzny, konkretny object, tylko this oznacza tą pizzę, która wywołała. Jak ich tam było 50 milionów na ekranie, to każda z nich this wskazuje na tą, która akurat dotarła do krawędzi. No, mówiłem, że da się to zapisać w jednej linijce, ale spróbujmy na razie, czy działa w ten sposób. Run. O, przyspieszę trochę świat. No, pizze znikają. Tak? Od razu wyjaśnienie dla tych, którzy lubią krótszy kod. No właśnie, żeby to napisać wszystko w jednej linijce, to mogę to get word wstawić w to miejsce. OK. I wtedy w ogóle nie tworzę zmiennej świat. A skoro nie tworzę zmiennej świat, no to i nawiasy klamrowe nie są mi potrzebne. A skoro nie są mi nawiasy klamrowe potrzebne i w ogóle kilka linijek, to mogłem to wrzucić wszystko do jednej linijki. Co kto lubi, ja lubię czasami takie zapisy bardziej skrócone, bo mniej ekranu mi zajmują i łatwiej się przegląda kod. Z drugiej strony, no, może się to zlewać w jedną całość. Także zapis z wciętym poleceniem, albo objętym nawiasami, albo bez nawiasów, to już jest co kto lubi. Zostawmy, powiedzmy, to w ten sposób. Jest run. Pizze zasuwają, przyspieszymy świat, spadają, jest. No, czyli teraz pozostaje problem kota, który ma te pizze zjadać. Czyli chcemy usuwać pizzę wtedy, kiedy dotyka ich kot. Tak, żeby napisać zjadanie pizzy, muszę oprogramować takie zachowanie dla kota. Czyli jeżeli kot dotyka pizzy, no to ma usunąć pizzę, ale którą? Tą dokładnie dotykaną. Bo wszystko to, co spada, są to pizze, obiekty klasy pizza. Trzeba wykryć, której pizzy
dotykamy i wtedy tą dotykaną pizzę usunąć. Czyli kocik, metoda act, jest tu tylko przesuwanie się. No to teraz tak, jeżeli dotyka pizzy, to ma usunąć tę pizzę, której dotyka. No więc dwie rzeczy. Po pierwsze sprawdzam, czy dotyka w ogóle jakiejkolwiek pizzy. Czyli if is touching pizza.class, tak? Czyli jeżeli dotyka pizza.class, czyli dowolnej z pizz, no to teraz co dalej? Nawiasy klamrowe, ponieważ tu będzie więcej działań. Po pierwsze trzeba pobrać, jaka pizza znajduje się w zasięgu tego kota. Czyli pizza dotykana równa się, no właśnie, czyli tworzymy zmienną dotykana typu pizza i sprawdzamy get o one object at offset. OK. To jest funkcja, która pobiera jeden obiekt w oddaleniu od naszego kota, w którym jest wywoływana. Oddalenie ma być 0, 0, bo w takim oddaleniu jaki obiekt? Obiekt pizza class. OK. To mi pobiera, jaki obiekt znajduje się teraz przy kocie. O, jakiś błąd? Czemu błąd? A właśnie, bo to nie może być pizza, tylko aktor, mówiąc ogólnym językiem, właśnie jako aktor dotykana pizza. OK, bo pizza jest klasy aktor nadrzędny. No i teraz ta dotykana pizza może albo być, albo jej nie być. Więc teraz, jeżeli dotykana jest, to usuń. A jeżeli nie, to nie usuwaj. No, jeżeli pobieramy dotykany obiekt, a żadnego nie dotykamy, no to sorry, ale wtedy nie zadziała. No więc tak, jeżeli, czyli if, dotykana różna od 0. Tak. No, trzeba tu parę wyjaśnień. Po pierwsze, różny. Różny w matematyce zapisujemy równość i przekreślona. Ponieważ nie ma tego czegoś takiego na klawiaturze, no to znak wykrzyknika udaje to przekreślenie do znaku równości i tak w językach programowania wielu, choć nie wszystkich, zapisuje się różny. W niektórych zapisuje się mniejszy i większy naraz, wtedy jest to różny, ale w Javie czy w C++ jest to różny w postaci wykrzyknika i równości. Czyli jeżeli równa się 0, 0, czyli 0, nic. Czyli jeżeli nie dotykamy nic tak naprawdę, bo nic nie udało się pobrać w zasięgu 0, 0, no to proszę bardzo, to jeżeli jest różny, czyli jest taka pizza, no to ją usuniemy. Jak ją usuniemy? No właśnie, znowu tak było przy pizzy, która się usuwała wtedy, kiedy była na krawędzi, prawda? Czyli get word, jak uczy Arlena, albo i nie, nie udało mi się nauczyć tego słowa wymawiać. Get word, o, i teraz kropka, remove object, no i kogo już teraz, nie this, bo this usunąłby kota, a my chcemy usunąć dotykana. Tak jest. I teraz zobaczymy, czy nasz kocik będzie zjadał pizzę. No, zjada. Zajada pizzę, ekstra, super. Działa. Czyli ta część gotowa. No, w następnej części naszego kursu zastanowimy się, jak zrobić, żeby kotek, no, nie był taki zwykły, statyczny i się po prostu przesuwał na boki,
tylko żeby kotek biegał ładnie. No i zjadał pizzę, no to żeby ją zjadał, żeby było widać, że je. Żeby tańczył, jak się już naje, jak brzuszek będzie pełny. No, to w dalszym ciągu.